tygodnia jest oczywiście karta 3+, czyli zniżki dla dzieci z rodzin, gdzie rodzice posiadają trójkę lub więcej dzieci. Jakże to chwalebne. Czy na pewno? Jakie będą koszty tego wszystkiego? Kto te koszty poniesie? Społeczeństwo, cała reszta społeczeństwa i wszyscy będą się na to składać. Nie wiadomo jeszcze, ile na tym straci MZK, czy będziemy musieli w podatkach dołożyć do MZK, ile na tym straci basen, kręgielnie i cała reszta. Czy tędy droga? Moim zdaniem nie. Znacznie lepiej byłoby, gdybyśmy przeznaczyli te pieniądze na uczynienie inwestycji w postaci obwodnicy i całych terenów dla inwestorów. Niestety ta sprawa, jak mówiłem ostatnio, została zawalona już kilkakrotnie. Miasto wpadło na świetny pomysł. Zróbmy bardzo socjalistyczny krok. Stwórzmy kartę 3+ dla rodzin, które posiadają trójkę dzieci. Jakże to zabrzmi solidnie i będziemy wszyscy mogli się szczycić tym właśnie. Ale okazuje się, że cóż z tego, jeśli Konin jest enklawą bezrobocia i cóż z tego, jeśli miasto nie radzi sobie z takimi rzeczami jak obwodnice, jak inwestycje, jak sprowadzenie tutaj inwestorów. Niestety, takie socjalistyczne pomysły mają bardzo krótkie nóżki. Ktoś, kto będzie musiał za to płacić, będzie miał coraz wyższe podatki i nie tędy droga. Ja uważam, że trzeba by było iść w zupełnie drugą stronę, zacząć walczyć o inwestorów. Ale żeby walczyć o inwestorów, trzeba wpierw zmienić myślenie z socjalistycznego na kapitalistyczne. Trzeba być po prostu gospodarzem. A tutaj niestety gospodarza brakuje.